przede wszystkim to, że fajnie widać tą Murawę, bo na tym Ludowym jednak daleko się siedziało od samej płyty boiska. No i te wrażenia na meczu były różne. No, pamiętam, jak byłem na ostatnim meczu, jak trafiłem na takie miejsce, gdzie siedziałem typowo za filarem, który podtrzymuje konstrukcję dachu. Więc jak akcja była w jedną stronę, przechylałem się w jedną stronę, akcja w drugą stronę, przechylałem się w drugą stronę. Także to było mało komfortowe oglądanie meczu. Obiekt robi ogromne wrażenie w porównaniu do Ludowego. Natomiast zobaczymy, jak to będzie z klimatem w ogóle i z frekwencją, bo frekwencja jednak na Ludowym pozostawia wiele do życzenia, natomiast każdy wie, jaki jest klimat Stadionu Ludowego. Wysłużony, ale wszystkie najpiękniejsze wspomnienia są tam. Mam nadzieję, że na nowym obiekcie wspomnienia będą jeszcze ładniejsze. To, że w każdym miejscu, gdzie siedzi się na nowym jakby Ludowym, będzie doskonale widać mecz. To na pewno jest różnica w porównaniu ze starym Ludowym. Plan jest taki, żeby oddać obiekt do użytku na początku lutego. Mecz pierwszy chcielibyśmy bardzo przeprowadzić 11 lutego, jednakże no, nie jest to zależne tylko i wyłącznie od nas. Musimy pozytywnie przejść wszystkie odbiory ze służbami. Obiekt będzie miał 11 600 miejsc z możliwością rozbudowy do 14,5 tysiąca. Jesteśmy teraz w części VIP-owskiej. Przed nami piękny napis Sosnowiec. Murawa już jest gotowa, kwestia prac wykończeniowych oraz sprawdzenia wszystkich testów. Testy oświetlenia się odbyły z wynikiem pozytywnym. Oficjalne otwarcie nastąpi dopiero w czerwcu 2023 roku. Przygotowujemy się do tego, wiadomo, jest to długotrwały proces. Natomiast ponieważ wiemy, że nasi mieszkańcy już nie mogą doczekać się tego, żeby przyjść i uczestniczyć w tych wydarzeniach, które będą realizowane na obiektach sportowych, zdecydowaliśmy się, że będziemy dużo wcześniej uruchamiać te obiekty. I czynimy starania i mam nadzieję, że nam to wyjdzie, żeby już w lutym rozegrać pierwszy mecz na stadionie piłkarskim.